Dzień dobry, witam. Tu Maciej z blogu inwestujblog.pl. Chciałbym dokonać analizy w tej chwili Eurocashu. Na wykresie widzimy piątkę Elliota. Nie wiemy, czy ona w tej chwili już uległa jakiemuś zamknięciu, zakończeniu, mimo tego spadku, ale wyjdźmy z założenia, że ten cykl jeszcze nie został jakby zakończony. Widać wyraźnie, że poruszamy się tutaj po jakimś, powiedzmy, kanale w tej chwili wzrostowym i cały czas jesteśmy na tym trendzie. Proszę zwrócić uwagę, że ten szczyt staje się jakby w tej chwili już oporem, natomiast złamanie tutaj poziomów, powiedzmy 50 złotych, może sugerować w tej chwili jakieś zamknięcie, powiedzmy, tego cyklu pięciofalowego Elliota i później będziemy szukali, co dalej. Moja sugestia, jeżeli ktoś go kupił stosunkowo dawno, w 2011, może na początku 2012 roku, powinien już pomyśleć o jakimś ewentualnie minimalnym rozliczeniu i zamknięciu tej transakcji, chociażby częściowo, żeby skonsumować, powiedzmy, tutaj zysk. Dopóki nie będzie tutaj, tak jak wspominałem, złamanie, nie wiem, przypuśćmy, że te 50 zł, ewentualnie naruszenie tutaj tej głównej, tej linii trendu, możemy spodziewać się mimo wszystko jeszcze dalej jakiejś kontynuacji. Co może jeszcze wskazywać się za tym, że Eurocash nie będzie tutaj nam już kontynuował wzrostów, to jego wskaźniki, cena do zysku i cena do wartości księgowej. Cena do zysku to jest około 33. Przy 25 już się sugeruje ewentualnie sprzedaż, natomiast cena do wartości księgowej jest 10. No, to już jest bardzo wysokie, to są bardzo wysokie w tej chwili wskaźniki. Wydaje mi się, że mimo wszystko Eurocash już zakończył w tej chwili jakiś swój cykl wzrostu. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jeszcze do obserwacji cały czas proponowałbym w okolicach 50 zł ustawić stop lossa. Dziękuję wszystkim w tej chwili za tą pierwszą analizę, ci, którzy mnie tutaj wysłuchali, i zapraszam na mój blog inwestujblog.pl. Dziękuję, do widzenia.